Dla ekipy Rafała Dobruckiego niedzielna porażka była drugą w sezonie na własnym torze. Wielu fanów było niezwykle rozczarowanych tym wynikiem, bo już widzieli Betard Spartę na tronie mistrza kraju. W ostatnich tygodniach dobra postawa naszych żużlowców mogła imponować. Wprawdzie na początku roku Sparta przegrała na własnym torze z Kasz Broker Stalą Gorzów, ale później już wrocławianie byli nieuchwytni dla rywali, szczególnie w spotkaniach rozgrywanych na wyremontowanym stadionie olimpijskim. Wrocławianie do niedzielnego starcia z Falubazą Zielona Góra przystąpili jako lider rozgrywek. Zespół musiał jednak wygrać, aby utrzymać pierwszą pozycję w tabeli. To się nie udało i ostatecznie to zielonogórzanie okazali się najlepszą ekipą fazy zasadniczej Ekstraligi. Chcielibyśmy wygrać, bo jednak jechaliśmy przed własną publicznością na własnym torze. Nie przegrywaliśmy u siebie, ale teraz to się zdarzyło. W konsekwencji może to jednak zadziałać motywująco, mówił po spotkaniu Dobrucki. Podobnego zdania byli sami zawodnicy. Niedzielne spotkanie pokazało, że Betard Sparta ma jeszcze nad czym pracować w kwestii dopasowania się do nawierzchni toru Stadionu Olimpijskiego. Rywalem wrocławian w fazie play-off będzie Kasz Broker Stal Gorzów. Pierwsze spotkanie 3 września w stolicy Dolnego Śląska. Wcześniej w półfinale drużynowych mistrzostw Polski juniorów pojedzie nasza młodzież.